Sponsorem podcastu jest iSpot, Adobe Platinum Partner. Dzień dobry. W podcastach Zwierciadło dzisiaj witamy dziewczyny i z dziewczynami będziemy rozmawiać o technologii. Bardzo się cieszę, bardzo na to czekałam. Chłopaki jedyne, co dzisiaj robią, to nas realizują. Dzień dobry, dziewczyny. Dzień dobry. Ze mną są Magdalena Tomczyk-Topolska, dyrektorka działu B2B iSpot i Karolina Kot, Education Sales Manager, również iSpot. Słuchajcie, spotykamy się w okolicznościach, które dla naszych słuchaczy i słuchaczek, które pewnie często odwiedzały iSpot, mogą być dosyć interesujące, bo od niedawna do iSpotu będzie można przyjść po więcej, po szerzej. Firmy się połączyły, ale to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać w tych okolicznościach, to to, na co możemy liczyć także ze strony sprzętu i oprogramowania, ponieważ wydaje mi się, że bardzo często rozmawia się dzisiaj o sztucznej inteligencji, a to AI, zarówno w waszych produktach, jak i w oprogramowaniu na całym świecie, funkcjonuje od bardzo dawna, tylko my czasami nie zdajemy sobie kompletnie sprawy z tego, że to tam jest. No więc wy teraz uderzacie ze zdwojoną mocą i będziecie wszystkimi swoimi produktami tutaj swoich klientów nie tylko obsługiwać, ale także edukować. Powiedzcie coś więcej na ten temat. Tak, sztuczna inteligencja jest z nami już dość długo w naszym codziennym życiu i tak naprawdę nawet o tym nie myślimy, jak z niej korzystamy. Najfajniejszym przykładem jest iPhone, który znajduje się chyba w każdej naszej torebce, i Siri. Asystent głosowy, który wypuściło Apple, jest to pierwszy asystent głosowy, który pojawił się na rynku, który tak naprawdę korzysta z uczenia maszynowego. Asystent Siri odpowie nam na pytanie, gdzie znajdziemy najlepszą kawiarnię, o której powinniśmy wyjść z domu, żeby dotrzeć na spotkanie o właściwym czasie. W telefonie mamy również aparat, bo w tej chwili już tak naprawdę telefony stały się wielofunkcyjne i te aparaty również korzystają ze sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, korzystając z trybu portretowego, żeby to zdjęcie było takie wyraźne i właściwie wyeksponowane. Ten pierwsza osoba, którą chcemy mieć na zdjęciu portretowym, to też jest właśnie AI, czy na przykład mapy. Mapy, które w tej chwili powiedzą nam, która droga jest najłatwiejsza, gdzie nie staniemy w korku, gdzie nie powinniśmy się pchać, bo jednak ten czas dojazdu będzie bardzo długi. Więc sztuczna inteligencja w telefonie jest z nami już od dość dawna. No właśnie, my się tak tego boimy. Okazuje się, że za chwilę Siri, AI, wszystko, co jest jakimś algorytmem, bardzo pomaga nam już w życiu, a będzie za chwilę pomagać coraz bardziej. Tylko podstawą jest to, że trzeba umieć z tego korzystać. Mówiliśmy o tej fuzji, o tym, że iSpot połączył się z Cortlandem. W związku z tym poszerzy się też oferta. Poszerza się oferta o software, w którym ta sztuczna inteligencja będzie miała wielkie znaczenie i już ma. Mówimy konkretnie o pakiecie Adobe. Jakie magiczne rzeczy w Adobe się dzieją, które takiej dziewczynie jak ja na przykład w pracy redakcyjnej czy w pracy biurowej mogą ułatwić życie? Jeżeli chodzi o oprogramowanie Adobe, Adobe używa AI w swoich narzędziach, które pozwalają na przykład na inteligentne usuwanie niepożądanych obiektów ze zdjęcia. Wyobraźmy sobie sytuację, zdjęcie wakacyjne przy fontannie di Trevi w Rzymie, słynnej fontannie, która jest bardzo oblegana przez turystów. Jeżeli chcemy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, możemy potem, korzystając z funkcji właśnie narzędzi AI, usunąć pozostałych turystów. Chyba, że niekoniecznie lubimy wstawać o 5 rano. I robić sobie zdjęcia, dokładnie. Dokładnie tak. To na przykład jedno takie zastosowanie. Kolejne to automatyczny retusz zdjęć. Do tej pory graficy obrabiali te zdjęcia w Photoshopie, natomiast dzisiaj już z pomocą właśnie przychodzi AI pewne struktury wykonujemy automatycznie. Kolejnym narzędziem na przykład, które ja bardzo polubiłam od momentu, kiedy miałam okazję przetestować, to jest narzędzie Firefly. Firefly to aplikacja, która przekształca nam tekst w obraz. Im bardziej precyzyjne polecenie, im bardziej precyzyjna komenda, tym dokładniejszy obraz, bardziej spełniający nasze oczekiwania. Także myślę, że tutaj wszystko przed nami. Technologia się rozwija, oprogramowanie się rozwija. Natomiast pytałaś też o pracę redakcyjną swoją. To rzeczywiście tutaj Adobe Acrobat myślę, że byłby ważny.
pod kątem na przykład automatycznej skanowania dokumentów przede wszystkim, które potem w plikach PDF możemy sobie konwertować do wersji takiej edytowalnej, gdzie za pomocą słów klucz możemy wyszukiwać na przykład ważnych dla nas informacji. To, co powiedziałaś też przed spotkaniem, ogromne materiały prasowe, potrzebujemy napisać szybko recenzję, na pewno nam pomoże. Z tego zdarzyło mi się już korzystać, więc jakby są oczywiście różne narzędzia dostępne też online, ale nie wszystkie są doskonałe. Sama mam takie doświadczenia, że nawet za niektóre abonamenty zapłaciłam, ale te narzędzia nie spełniały moich oczekiwań. Więc jakby łatwo jest się w tym świecie tego typu narzędzi trochę pogubić. I zastanawia mnie to, czy takie miejsce jak właśnie iSpot na nowo po waszej fuzji, po waszym połączeniu z Cortlandem, jest takim miejscem, które nie kojarzy się już tylko z tym, że okej, chcę sobie kupić iPhone'a, chcę sobie kupić MacBook Air'a chociażby, czy chcę coś tam naprawić i przychodzę do iSpot'a. Teraz możecie więcej. Jak właśnie, co to jest to więcej dla takiej zagubionej klientki, która albo prowadzi swój biznes, albo działalność, albo ma pracę biurową, albo pracuje w branży kreatywnej. Ona może przyjść teraz do iSpot'u po więcej niż naprawić, kupić komputer? To jest fantastyczne pytanie. Dzięki połączeniu, fuzji, w tej chwili nasza firma to 4 tak naprawdę działy. 4 bardzo duże działy. Pierwszy, ten podstawowy, o którym już wspominałaś, to jest retail. 47 salonów rozmieszczonych w całej naszej Polsce z ekipą na pokładzie każdego salonu doradców i klient indywidualny czy małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się udać do salonu i otrzymają pełne wsparcie. Czy to właśnie w doborze odpowiedniego sprzętu, bo inne wymagania i potrzeby będzie miała osoba, która potrzebuje komputera do domu, do oglądania wiadomych platform streamingowych z filmami, do przeczytania dobrej gazety, bo w tej chwili wszystko jest dostępne online, czy napisania maila. Inne wymagania będzie miał grafik komputerowy, czy na przykład fotograf ślubny, który wyjeżdża na sesję, potrzebuje duży dysk, żeby te zdjęcia przechowywać bezpiecznie. Potrzebują też osoby, które dużo podróżują, zabezpieczone sprzęty. To wszystko jak najbardziej te osoby znajdą w retailu. Kolejnym działem to mój dział biznesu, którego mam zaszczyt być dyrektorką. Dział biznesu to jest dział, który kilkunastu kamów rozmieszczonych po całej Polsce dostarczają wiedzę, jak biznes wynieść na inny poziom, żeby biznes, który do nas przychodzi, był bardziej efektywny, bardziej wydajny. Żeby te firmy, które zatrudniają pracowników, dostarczały im narzędzia pracy gotowe od pierwszego momentu odpakowania z pudełka, żeby to były narzędzia łatwe w używaniu i żeby tak naprawdę pracownik nie zajmował się tym, jak to sobie skonfigurować, tylko skupiał się na swojej pracy. I żeby biznes był bezpieczny, jak rozumiem, to jest ten level wyżej. Tak, i żeby biznes był bezpieczny, żebyśmy mieli backup danych tego, co tam jest i żeby te dane, które mamy, były zabezpieczone. Oczywiście sprzęty takie jak Maci, czy iPhony, czy iPady, zabezpieczone są Face ID, czyli mówimy o iPhonie, naszą twarzą. Touch ID to komputery, również starsze modele iPhone'ów czy iPady. Natomiast możemy jeszcze dbać o dane z punktu widzenia działu IT i zarządzać dostępami, czy tym, jakie hasło trudne ustawi sobie ten użytkownik końcowy, bo niestety, ale tak naprawdę patrząc na bezpieczeństwo danych i tego, co mamy w dzisiejszym świecie na komputerach, a mamy tam zazwyczaj całą wiedzę o biznesie i to jest najbardziej cenne w tym całym sprzęcie, że to dział IT wymusza pewne zabezpieczenia. O tym nie musi myśleć użytkownik końcowy. Dział edukacji tu przedstawi Karolina. Tak, dziękuję. iSpot wspiera placówki edukacyjne, tak jak przedszkola, szkoły podstawowe, średnie, wyższe,
Współpracujemy bardzo mocno z uczelniami wyższymi również, z instytutami badawczymi, dostarczając nowoczesne technologie. Technologie, które są niezawodne, ale też technologie, których wymagają nasi klienci. Tak jak wspomniałam o kompleksowym rozwiązaniu, mam tu na myśli na przykład laboratoria komputerowe, typowo przystosowane do prac graficznych, wyposażone w cały pakiet Creative Cloud, czyli pakiet Adobe. Natomiast również mocno skupiamy swoją uwagę na społeczności nauczycieli i dzięki naszym partnerom Apple Professional Learning wspieramy społeczność nauczycieli, uczymy jak korzystać z narzędzi, aby narzędzie typu iPad nie stał się barierą w edukacji, a narzędziem pomocniczym, który spowoduje, że zajęcia będą bardziej kreatywne, bardziej multimedialne, no i przede wszystkim atrakcyjniejsze dla odbiorców. A dodatkowo chciałam tutaj zaznaczyć, że iSpot również prowadzi program iStudies. Program iStudies to program ambasadorski oficjalny marki Apple, gdzie nasi ambasadorzy, studenci różnych uczelni o różnych specjalnościach, o różnych kierunkach, promują nasze rozwiązania w społeczności akademickiej, czyli pokazują, jak wykorzystać iPada podczas nauki na studiach. Więc w tym momencie trwa rekrutacja. Zapraszam serdecznie, proszę obserwować nasze media społecznościowe. Świetnie. I to są te segmenty. Jeszcze nam został serwis. I właśnie usłyszałam 4 i naliczyłam 3. Trzecim jest edukacja, czyli pierwszy klient detaliczny, taka klientka jak ja, chociaż myślę, że pójdę sobie w stronę biznesu, skoro już założyłam działalność gospodarczą, to się trochę wcielę w tę właścicielkę małego biznesu. Zrobimy sobie takie wcieleniowe też pytania, myślę, że one będą ciekawe. 3. Edukacja. Moja mama jest nauczycielką, też jest mi to bardzo bliskie, więc trochę się nasłuchałam o tablicach interaktywnych i tego typu rzeczach, którzy szczególnie starsi nauczyciele muszą dostać to wsparcie, żeby wdrożyć się ten świat nowej technologii. I 4. I 4 serwis, oczywiście kojarzony z naprawami, jak upadnie nam ten iPhone i zbije nam się ta szybka, czy wylejemy przez przypadek kawę na komputer. Oczywiście to też bardzo miejmy bliskie. Nadzieję, że nie, ale no jednak takie przypadki się zdarzają i wtedy jesteśmy na miejscu, jesteśmy do dyspozycji naszych klientów. Natomiast nasz serwis wychodzi szeroko poza takie zwykłe ramy, w szczególności jeśli chodzi o klienta biznesowego, bo dla klientów biznesowych mamy takie usługi jak na przykład spa. W momencie, kiedy mamy rotację pracowników w dużych przedsiębiorstwach, w dużych firmach, ten sprzęt jest przekazywany między jedną a drugą osobą. My dbamy o to, żeby ten sprzęt trafiający do tej drugiej osoby był również świeży i używany. Dobrze usłyszałam, to się nazywa spa? Tak. Okej, to jest spa dla komputerów. Spa dla komputerów, tak. Odświeżamy komputery, żeby nam było przyjemnie je używać, ale również bardzo dbamy z serwisem o środowisko, mamy odbiór elektrośmieci w firmach, jest to duży problem w dużym biznesie, co zrobić z takim sprzętem. Tutaj wchodzą sprawy podatkowe, rozliczenia. My jesteśmy tą firmą, gdzie jak najbardziej w sposób rzetelny można oddać sprzęty, które już są nieużywane, a również mamy trade-in w momencie, kiedy chcemy, żeby ten sprzęt nam trochę przyniósł wartości do firmy. Mamy opcję i dla klienta indywidualnego, i dla biznesu trade-inu, czyli wymieniamy stare sprzęty na nowe. Brzmi to wszystko świetnie, więc super, jakby, że poznaliśmy tę teorię, ale pozwólcie, że was trochę sprawdzę i właśnie posłużymy się tutaj takimi życiowymi sytuacjami, bo chciałabym wiedzieć konkretnie, jak jesteście w stanie zaprzyjaźnić tego użytkownika, czy pojedynczego, czy biznesowego właśnie z tą nową technologią, coraz nowszą, którą operujecie sprzedajecie. Ale żeby gdzieś tam sobie wysądować te potrzeby, to chciałabym wam zadać pytanie, z jakimi potrzebami klienci trafiają do was? Co to jest za zapotrzebowanie? Czego oczekują od was? Klienci szukają u nas niezawodnej technologii. Niezawodnej, bezpiecznej, takiej, która zaoferuje im możliwość integracji z tym, co posiadają, ale też pomoże im zaimplementować te narzędzia i to oprogramowanie w środowisku, które posiadają. Myślę, że to jest główny
główna potrzeba naszych klientów. Oprócz tego, tak jak wcześniej wspomniałyśmy, kompleksowo podchodzimy do tematu. Czyli mamy w swojej ofercie nie tylko hardware, ale też software. I to spójnie razem z opieką przedsprzedażową i posprzedażową jest dla nas priorytetem. Czyli w tej chwili to są zarówno komputery, telefony, jak i oprogramowanie i różnego rodzaju narzędzia, które mogą mi ułatwić życie niezależnie od tego, w jakiej branży pracuję i co robię. Zdecydowanie tak. Okej. No to w takim razie, co może mi zapewnić to oprogramowanie? Już też z tymi elementami AI, które zostały wprowadzone do oprogramowania chociażby pakietu Adobe. Jeżeli chodzi o Adobe, to tutaj wspomniany wcześniej Adobe Acrobat i ostatnie narzędzie, które zostało wypuszczone i które miałam okazję przetestować, to jest asystent SI, czyli sztucznej inteligencji, który, tak jak już wspomniałam, w dużych plikach zeskanowanych, gdzie mamy w tym momencie erę digitalizacji dokumentów i zwracamy szczególną uwagę na ochronę środowiska, ale też oszczędność pod kątem zakupu materiałów eksploatacyjnych, czy też papieru do drukowania, przechodzimy w tą erę digitalizacji dokumentów. Stąd jeżeli mamy duże rozmiarowo pliki, Acrobat pozwala nam je konwertować na pliki z możliwością edytowania, wyszukiwania haseł, klucz. Co więcej nawet, idzie to w kierunku wyszukiwania semantycznego, czyli takiego, które wyszukuje po kontekście z danej treści informacje, które w tym momencie nam są potrzebne. Czyli z bardzo dużego dokumentu mogę zrobić bardzo szybko esencję, którą kiedyś musiałabym, nie wiem, jakby przewertować jakby własnym okiem, tak, przeczytać te 40, 50, 70, 200, 30 stron, żeby z tego stworzyć esencję. Zdecydowanie tak. Jeżeli pracujemy z dużymi materiałami, plikami PDF, możemy je w łatwy sposób wyciągnąć z nich kwintesencję, którą potrzebujemy. Mało tego, możemy wypunktować najważniejsze treści. Czyli mamy takie narzędzie, które nam to pozwoli zrobić. Możemy przygotować maila roboczego. Czyli znowu mamy do czynienia z oszczędnością czasu, ale też z ułatwieniem komunikacji w zespole. To są te rzeczy, na które zwróciłabym szczególną uwagę. Czyli oszczędność czasu, poprawa komfortu pracy, poprawa komunikacji i dzięki temu możliwość skupienia się na priorytetowych zadaniach. Bardzo mi się podobają wideo też instruktażowe, takie, które można bardzo łatwo znaleźć w sieci. Zresztą Adobe ma nawet swój kanał YouTube'owy, gdzie też rozmawiają ludzie, którzy przygotowują te materiały też z branżą kreatywną. Jest nawet marka streetwearowa Pirate, która mówi o tym, jak przydaje się Adobe w ich codziennej pracy z produktami dla Gen Z. Ale to, co mi się w tych filmach bardzo podoba i to, o czym już Karolina powiedziałaś, to takie hasła, które bardzo upraszczają ten przekaz, dlatego że o dokumentach w tych filmach mówi się, że żeby się jakby posługiwać tym oprogramowaniem, to all you have to do is ask, czyli po prostu zadać pytanie dokumentowi za pomocą tego asystenta i asystent na terenie dokumentu odpowie na te pytania czy polecenia. I jest jeszcze jedno hasło, conversation with document, czyli wszystko zmierza do tego, że my jako użytkownik możemy sobie z tym dokumentem pogadać. To jest niesamowite. Korzystałyście z tego w ten sposób też same w swojej pracy? Jeśli chodzi o Acrobata, to te funkcjonalności, o których tutaj mówisz, to są totalne nowości, więc jakby dopiero testujemy te rozwiązania, ale na przykład z czegoś, co ja bardzo często korzystam, z racji tego, że mój zespół jest rozproszony po całej Polsce. Ja sama nie jestem z Warszawy, dojeżdżam, a centralę mamy tutaj. Co nam pozwala dokument Cloud Acrobat i w połączeniu z Signem, który mamy w całym tym pakiecie, wysyłać dokumenty między osobami daleko w oddalonych lokalizacjach do podpisywania. To bardzo przyspiesza biznes i to bardzo ułatwia codzienną pracę. Czyli tu już jesteśmy nie tylko właśnie w gadaniu z dokumentem, wyciągania tej esencji, czy sporządzania notatki. Myślę, że to w edukacji nawet się przydaje, prawda? Kiedyś jakby na studiach z dużych wolumenów treści trzeba było zrobić notatkę highlighterem, coś tam podkreślić i podsumować. A teraz w zasadzie notatkę zrobi już samo oprogramowanie. I to jest ta jedna rzecz. A druga rzecz to ten trochę trudniejszy aspekt właśnie tego podpisu. Czy to nie jest tak, że ten podpis w obiegu dokumentów elektroniczny to nie jest ten, to jest ten sam podpis, to ten legalny, ważny, kwalifikowany w jakiś sposób? Oj, tutaj już tłumaczę. Tłumaczę różnicę między podpisem elektronicznym a kwalifikowanym, bo pewnie o tym tutaj myślałaś, zadając to pytanie. Podpis elektroniczny to jest szeroki termin odnoszący się do
różnego typu podpisywanych elektronicznie dokumentów. Natomiast podpis kwalifikowany to już jest jego zaawansowana bardziej forma. Forma, która ma formę prawną właściwie, która pociąga za sobą konsekwencje prawne, jest równoważna podpisowi odręcznemu, ale też posiada wyższe zabezpieczenia i autoryzacje. Więc jeżeli podpisujemy dokumenty na zewnątrz, na przykład przy składaniu przetargów, co często też mi się zdarza w dziale edukacji, używam podpisu kwalifikowanego. Natomiast w obiegu dokumentów firmowych na przykład, gdzie mamy wewnątrz firmy, możemy skorzystać z podpisu elektronicznego. Co ważne, myślę, że tutaj trzeba powiedzieć, podpis kwalifikowany możemy zaszyć w produkcie Adobe Acrobat i dzięki temu stawiamy znak graficzny, dzięki czemu podpis jest widoczny. Ale to proszę jest pamiętać. Ten podpis kwalifikowany, czyli ten najbardziej wymagający i prawnie obostrzony. Mhm. Dokładnie tak, ale należy pamiętać, że sama ikona podpisu na dokumencie nie oznacza, że on został podpisany. Należy go wcześniej sprawdzić, zwalidować na stronie rządowej na przykład, albo też w programach ogólnodostępnych, które są ku temu przeznaczone. Ale mogę sobie ułatwić, to podpisywanie dokumentów chociażby przetargowych, tak jak powiedziałaś, może być szybsze. To znaczy zaszywam sobie w Adobe to, co mam, tak, czyli ten znak graficzny odpowiadający podpisowi i robię to za pomocą, nie wiem, jednego, dwóch kliknięć i walidacja to jest inna kwestia, ale to i tak usprawnia proces, prawda? Zdecydowanie tak. To tak jak tutaj Magda powiedziała. Obieg dokumentów w firmie, w momencie, kiedy mamy procesy, które wymagają decyzyjności różnych szczebli, różnych departamentów, zdecydowanie przyspiesza nam to proces, ponieważ wysyłamy dokument w pliku PDF z odpowiednią adnotacją, kto w jakiej kolejności powinien dokument podpisać. Mamy śledzenie na bieżąco, gdzie dokument utknął, gdzie jest wąskie gardło w firmie. I widzimy, kogo trzeba tam troszkę. Czyli controlling, to nasza kolejna opcja controlling. Dokładnie tak, więc widzimy, gdzie ten dokument utknął i możemy tutaj tę sprawę wtedy wziąć w swoje ręce i przyspieszyć. Niemniej jednak na pewno ułatwia nam to pracę, ponieważ dokumenty wracają do nas już podpisane i możemy działać dalej. Fajne jest też to, że w Adobe Acrobacie mamy możliwość sprawdzenia, czy ten podpis, który jest na tym dokumencie, jest tym podpisem, na którym nam zależy. Bo tak jak Karolina, czyli w drugą stronę, nie tylko my podpisujemy, ale sprawdzamy dokumenty. Żebyśmy wiedzieli, że te dokumenty, które otrzymaliśmy podpisane, są podpisane właściwie. Jak Karolina powiedziała, to, że znak został umieszczony na dokumencie, to nie jest potwierdzenie, że on został faktycznie poprawnie podpisany. Strona rządowa albo właśnie Acrobat dadzą nam odpowiedź na to proste pytanie, czy ten dokument jest właściwie podpisany i czy możemy go po prostu procesować w biznesie. Czyli podsumowując, obojętnie czy jestem właścicielką wspomnianego już SPA, czy jestem dyrektorką szkoły, czy zajmuję się zupełnie czymś innym pracą, która wymaga podpisywania i odbierania dokumentów podpisanych, mogę przyjść do iSpota i powiedzieć, moi drodzy, mam biznes, tak? Czy trudnie się tym i tym, potrzebuję oprogramowanie, które ułatwi mi obieg dokumentów i jakby w iSpocie zostanę obsłużona pod tym kątem. Jeśli chodzi o biznes, to jak najbardziej, ponieważ tutaj chciałabym zaznaczyć, my jako Adobe Platinum Reseller jesteśmy sprzedawcą do biznesu, do rządu i do edukacji, do tych trzech dziedzin. Więc jeśli chodzi o Adobe'ego, zapraszam serdecznie do mnie. Jeśli chodzi o edukację, zapraszamy do Karoliny. Jakby to są te dwa działy, które pomogą w przeniesieniu biznesu na inny lewer pracy i jakości. Wspomniałaś o bardzo ważnej rzeczy, która też wielu z nas dotyczy w tych czasach postpandemicznych. Praca zdalna urosła na niebywałą skalę. W zasadzie teraz niektóre firmy wracają do modelu hybrydowego, ale jeżeli nie wydarzy się coś, co znowu przewróci świat do góry nogami, no to prawdopodobne jest to, że pozostaniemy w tym świecie pracy zdalnej, przynajmniej przez jakąś część naszego czasu i naszego życia, co mnie akurat bardzo cieszy, ale to w związku z tym stwarza nowe potrzeby i wspomniałaś o chmurze. To jest kolejne narzędzie, które gdzieś tam ma ułatwić nam życie. W jaki sposób to się dzieje z tym nowym oprogramowaniem, z którym macie do czynienia? Ogólnie tu mamy dwa aspekty, na które możemy popatrzeć na tę pracę zdalną, bo pierwsze, co my jako iSpot jesteśmy w stanie do firm dostarczyć, to taka piękna nazwa Zero Touch Deployment. Już tłumaczę, o co chodzi. Mając taką fajną redakcję jak zwierciadło,
mamy redaktorów, którzy rozjeżdżają się po całym kraju, gdzie są różnego rodzaju wydarzenia ważne, które dokumentujecie. I zdarzają się niestety, ale przykre sytuacje, że komuś sprzęt zostanie skradziony, zostanie zgubiony, no i mamy pracownika na miejscu, który nie może pracować, tak, bo nie ma tego swojego narzędzia pracy. I tutaj iSpot przychodzi z pomocą Zero Touch Deployment. Jeśli mamy wdrożone w firmie zdalne zarządzanie, w którym my oczywiście pomożemy, bo mamy cały dział techniczny, który pomoże w implementacji tego w firmie, to w momencie, kiedy to zarządzanie jest w takiej firmie, firma przychodzi do nas i Magda, potrzebujemy dla... tego biednego redaktora gdzieś tam na festiwalu filmowym. Dokładnie, na festiwalu filmowym wysyłaj iPhone'a na już. I ten iPhone dojeżdża do tego redaktora, redaktor go odpala i on jest w całości skonfigurowany. Wystarczy tylko wpisać swoje poświadczenia. Zazwyczaj to jest tylko i wyłącznie hasło e-mail, tak? Czyli a propos chmury, są tam też wszystkie dane, content, informacje, cały content, który miał na swoim sprzęcie. Czy konfiguracja konta, czy konfiguracja dokumentów, jakieś pliki, z których musimy korzystać, nie wiem, tekst przygotowany do zadawania pytań, tak? Wszystko to możemy wypchnąć, przepraszam za to określenie, ale po prostu wysłać dzięki właśnie zdalnemu zarządzaniu na urządzenia. A dodatkowo takim dodatkowym zabezpieczeniem są dokumenty w chmurze od Adobe'ego, nad których można pracować i tutaj oddam głos Karolinie. Zdecydowanie tak. Dzięki chmurze możemy pracować nad dokumentami też w przypadku na przykład Adobe XD w czasie rzeczywistym, czyli bardzo szybko płynnie idzie nam praca, ale możemy też tam przechowywać zasoby, na przykład palety kolorów, palety barw, których używamy w danym projekcie, żeby projekt w efekcie był spójny. Dodatkowo możemy przechowywać swoje materiały, swoje prace. Mamy tam wszystkie wersje, które stworzymy i dzięki temu możemy wrócić do poprzedniej wersji, gdzieś, która jest po prostu potrzebna pod inny projekt na przykład. I to oczywiście też obejmuje wszystkie moje sprzęty. Jestem użytkowniczką, jestem tą redaktorką czy tym grafikiem i wszystko, co mam, jak rozumiem, w swoim MacBooku jest też, może być w moim iPhone'ie, tablecie, etc., etc. Tak. Dokładnie tak. Tutaj mamy tą przewagę, że te wszystkie trzy urządzenia, które wymieniłaś, świetnie ze sobą współpracują i odnajdują się w chmurze, ponieważ trzeba zauważyć, że Adobe świetnie dogaduje się z Apple'em i tutaj jakby bez problemu działa to oprogramowanie, a wręcz bardzo dobrze na naszym tutaj sprzęcie, więc... Nie bez przyczyny branża kreatywna właśnie na tych sprzętach pracuje, na tym oprogramowaniu. Dokładnie tak. Ale skoro jesteśmy już właśnie też przy obiegu dokumentów i przy wspólnej pracy nad plikami w chmurze, dochodzimy też do bardzo istotnej kwestii, czyli ekologii i odpowiedzialności społecznej za wszystko, co robimy i za nasz biznes, bo ten aspekt jakby szybkiego obiegu dokumentów też bez drukowania, no, ma jakiś wymiar CSR-owy, ekologiczny, jak się domyślam. Jak to wygląda w przypadku tego wątku? Tak jak już tutaj wspomniałam, duże oszczędności pod kątem redukcji kosztów właśnie, a propos zakupu materiałów, czy przeglądu urządzeń drukujących, czy wieloformatowych, wielofunkcyjnych właściwie powinnam powiedzieć. Natomiast tak, zdecydowanie tak, idziemy w tym kierunku, aby chronić środowisko, aby nie drukować zbyt dużo materiałów. Zawsze też w mailu gdzieś tutaj na końcu informacja o tym, że niekoniecznie nie drukuj, jeśli nie musisz. Oszczędzajmy nasze drzewa, więc jak najbardziej w tym kierunku idziemy. Tak, samo Apple bardzo mocno przywiązuje wagę do ochrony środowiska. Hasło 2030, kiedy Apple planuje być firmą w ogóle nie obciążającą środowiska, plus właśnie możliwości korzystania ze wszystkich, z całego pakietu oprogramowania Adobe'ego. Czyli w momencie, kiedy nie musimy tej jednej umowy, którą mamy do podpisania na chociażby taki wideokast, tak? Nie trzeba jej wydrukować, nie trzeba jej nigdzie wysyłać. To jest dużo elementów, na których oszczędzamy naszą planetę i tak naprawdę czas. A czas to pieniądz. Czas to pieniądz, zdecydowanie.
To brzmi trochę właśnie jak te twarde kwestie biznesowe. Mnie osobiście najbliższy jest ten świat twórczy, więc chciałabym jakoś tak przeskoczyć już do niego, bo to mnie w ogóle jakoś tam najbardziej ciekawi. Firefly, o którym już powiedziałyście, to też jakby narzędzie z tego pakietu, umożliwiające pewne magiczne rzeczy w edycji obrazu. No i jest oczywiście Photoshop, tak, którym posługujemy się i gdzie od dawna są funkcje, które już pozwalają nam generatywnie pracować nad obrazem, też za pomocą tak zwanych promptów. Co tam ciekawego się dzieje w tej dziedzinie właśnie branży kreatywnej? Coś, co może zainteresować słuchających nas grafików, fotografów? A tak jak powiedziałaś, Adobe tutaj jest znane od dawna jako narzędzie dla profesjonalistów, dla twórców kreatywnych, które w swoim portfolio ma cały wachlarz narzędzi, od Photoshopa do grafiki rasterowej, po Illustratora do wektorowej grafiki, czy też Firefly'a, który jest powiedzmy nowością. Myślę, że w tym kierunku pójdziemy, że będzie coraz więcej tych narzędzi implementowanych, ukrywanych, wręcz działających w tle w tych programach, aby móc tą pracę wykonywać szybciej, z większym komfortem, ale też aby móc ten czas, który zaoszczędzimy na generowaniu tych treści samodzielnie, przeznaczyć na inną pracę kreatywną, na rozwiązywanie jakichś problemów, czy też podnoszenie swoich kwalifikacji. Pracuję ze zdjęciem, tak? Mam to jako zadanie, nie wiem, przygotować, może z grafiką i ze zdjęciem najpierw, czyli mam przygotować folder, jakąś ulotkę. Na co mogę liczyć w tym oprogramowaniu? To zależy, jakiego typu ma być ta ulotka, oczywiście. Natomiast na pewno można skorzystać z narzędzia Photoshop, gdzie wyretuszujemy zdjęcia, i które będą na przykład potrzebne do tego materiału. Możemy również za pomocą InDesigna złożyć tą ulotkę w całość, bo to jest akurat narzędzie do składu, do publikacji. Jeżeli to ma być multimedialna ulotka, możemy zamieścić tam wcześniej przygotowany materiał w Adobe Premiere Pro. Także tutaj mamy naprawdę duży wachlarz możliwości. Pytanie, co chcemy osiągnąć, jaki jest nasz cel. Czy to będzie na przykład, nie wiem, kosmetyk mojej marki, który chcę, nie mogę zrobić szybko sesji zdjęciowej, ale chcę, żeby powiedzmy, no nie wiem, stał na kamieniu, a z tyłu, żeby płynęła rzeka. Czy... Zdecydowanie tak. Okej, to gdzieś tam już obcujemy właśnie w środowisku też internetu, w obecności takich narzędzi, ale wygląda na to, że także w tych programach, których używało się do profesjonalnej pracy, te funkcjonalności już są osadzone i są wyższej jakości niż to, co możemy na przykład zrobić online. Dobrze to rozumiem? Myślę, że tak, zdecydowanie tak. Natomiast ja tutaj nie wyłączałabym zupełnie grafików z obróbki zdjęcia, ponieważ tutaj zawsze człowiek będzie tą jednostką nadrzędną nad sztuczną inteligencją, która musi ją pokierować w odpowiednim kierunku, w odpowiednią stronę, aby uzyskać to, co chcemy. Natomiast warto zwrócić uwagę na fakt, że zadanie, które zlecimy sztucznej inteligencji, opiera się o przeszukiwanie tak naprawdę całej dużej bazy wiedzy. Nie zawsze ta informacja musi być aktualna i nie zawsze musi być dobra jakościowo, więc tutaj warto o tym pamiętać. Ale to wygląda na to, że bardzo ważny będzie teraz ten model językowy i to, o czym też mówią te fajne hasła promujące te nowe funkcjonalności, czyli rozmowa, dialog, czy z dokumentem, czy z obrazem. My jesteśmy w stanie z tym narzędziem, czy z obrazem, czy z tekstem porozmawiać i właśnie zadać mu pytania, na które narzędzie da nam odpowiedzi, tak? Albo konkretny efekt. Czyli załóżmy, kiedy mam do wyretuszowania zdjęcie, już nie mówię o tworzeniu nowej grafiki, ale chcę usunąć z tła właśnie ludzi. Tak jak mówiłaś, przy fontannie di Trevi wystarczy, że ja asystentowi w Photoshopie napiszę po prostu zrób to. Czy jesteśmy już gdzieś tam dalej i możemy jakby tę rozmowę prowadzić w bardziej zaawansowany sposób i uzyskiwać coraz bardziej spektakularne efekty? Myślę, że to z biegiem czasu będzie szło w tym kierunku. Niemniej jednak, tak jak wspomniałam, no tutaj człowiek jest jednak nadrzędny i będzie tutaj te polecenia, które zleci software'owi, oprogramowaniowi, będzie tutaj spełniał, będzie tutaj nadzorował tą pracę. Ale na pewno ułatwia. Bardzo ważną kwestią w tym wszystkim jest to, co
co umieszczamy w programach. I trochę zahaczyliśmy, są oczywiście darmowe programy, jak mówisz, jest to programowanie profesjonalne, które my dostarczamy. I bardzo ważne jest zdawanie sobie sprawę z tego, gdzie te dane, które umieszczam, wędrują i kto z nich korzysta, więc zaznajomienie się z pełną licencją danego oprogramowania jest bardzo ważne, bo tak jak chmura i dane, które mamy w Adobe, te dane są nasze i po to kupujemy licencję, po to mamy panel do zarządzania i jest ktoś w IT, który przydziela odpowiednie licencje i ma dostęp do tych danych, to tak jak zadamy czatowi GPT, z którego w tej chwili wszyscy tak chętnie korzystamy, musimy sobie zdawać sprawę, że to, jakie pytanie zadamy i jakie dane tam włożymy, też zostanie przekazane dalej. Chyba, że będziemy mieć tą odpowiednią licencję płatną, która nam gwarantuje bezpieczeństwo naszych danych. Więc zawsze, jeśli mówimy przede wszystkim o danych firmowych, o jakichkolwiek analizach czy dużych tekstach, które sztuczna inteligencja ma dla nas przeanalizować, to zastanówmy się, kto później będzie z tego korzystał i czy te dane są dla mnie ważne, czy są danymi wrażliwymi, czy muszę korzystać z odpowiedniej wersji oprogramowania, czy z profesjonalnego oprogramowania, jaki dostarczamy w Adobe. Dokładnie, w narzędziu Adobe rzeczywiście jest tak, że dane, które wrzucamy do obróbki do przeanalizowania z poziomu licencji na przykład edukacyjnej nie są przechowywane na żadnych serwerach. Adobe tutaj pokazuje, że dane, które używane są w szkole, jako dane, które mogą być właśnie wrażliwe, tak jak powiedziała Magda, nie są przechowywane na żadnych serwerach, że po prostu są wykorzystywane jednorazowo. Natomiast dane na przykład już inne, biznesowe, są przechowywane przez 30 dni pod szczególnym nadzorem na specjalnie zabezpieczonych serwerach, że te dane też gdzieś nam tutaj nie uciekają w internet ogólnopojęty. I to jest bezdyskusyjna przewaga tego typu oprogramowania profesjonalnego, tym bardziej, jak o tym opowiadacie, myślę sobie o wątkach związanych z prawem autorskim, które w kontekście sztucznej inteligencji w oprogramowaniu jest wciąż nieusankcjonowane, wciąż trwają prace, tak naprawdę być może jesteśmy już bliżej niż dalej, ale generalnie wciąż jest to wolna amerykanka i w zasadzie ja też pracując w branży kreatywnej nie mam pewności co do tego, czy na pewno dzieło, które stworzę razem z AI, obojętnie czy jestem dziennikarką, czy byłabym muzykiem, będzie należało do mnie. Więc to, o czym mówicie, jest bardzo ważne. Jak rozumiem, tutaj w przypadku pakietu Adobe ta licencja gdzieś tam zabezpiecza jednocześnie moje rzeczy, które dam jako wsad do tej pracy, jak i to, co stworzę. Tak, i Adobe bardzo mocno oznacza to, jak obrazy są tworzone przez sztuczną inteligencję. To jest ich wewnętrzna inicjatywa, bo to jest coś, z czym myślę, że przyjdzie nam się bardzo mocno zmagać w najbliższych latach, to, które informacje, które dostarczane nam są różnymi kanałami, są prawdziwymi informacjami, a które są stworzone przez sztuczną inteligencję. Czyli mamy na myśli już też weryfikację i fake newsów, i deepfake'ów, i tego rodzaju zjawisk, które no, mogą przerażać, tak jak się czyta o tym i o wykorzystywaniu, chociażby teraz w kampanii prezydenckiej w Stanach. Dokładnie. Doszłyśmy do ważnego momentu, momentu bezpieczeństwa, zabezpieczania danych. Przeczytałam w materiałach, którymi wymieniliśmy się przed rozmową, taki ciekawy termin, czyli MDM, powiązany z cyfrowym bezpieczeństwem. I może lepiej będzie, żebym ja już dalej nie brnęła w wyjaśnianie tego, bo po prostu nie będę potrafiła tego zrobić, ale wierzę, że zrobicie to za mnie. Tak, jako dział biznesu oraz dział edukacji wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych firm i szkół, zdalne zarządzanie urządzeniami. To jest ten termin mobile device management, czyli ten redaktor, który jest nad morzem, ma właśnie urządzenie zarządzane zdalnie przez dział IT. Chodzi o to, żeby jak najwięcej
zadań, które tak naprawdę robił użytkownik wcześniej sam na sprzęcie z logo Apple, przerzucić do działu IT, czyli od prostych zadań, jak konfiguracja drukarki, konfiguracja haseł do Wi-Fi, konfiguracja konta pocztowego, czy właśnie wysyłanie danych. Wszystko można zrobić z poziomu działu IT, który na właśnie software'ze Mobile Device Management, to jest oprogramowanie, które instalujemy na tych urządzeniach i wysyła te wszystkie informacje zdalnie. Żeby to wszystko mogło się zadziać, potrzebujemy w tym całym technicznym slangu jeszcze jeden termin, Apple Business Manager i Apple School Manager. Są to darmowe usługi od Apple'a, informujące, że te urządzenia, które tutaj mamy, należą do firmy X. To jest ta komunikacja, że to ten iPhone kupiony u nas w salonie w Arkadii będzie wpięty do na przykład MDM-u firmy Zwierciadło, tak? Okej, okay. A jak jestem właśnie właścicielką firmy i mam załóżmy 10, nie wiem, 15 pracowników, to nie muszę być zdana na łaskę ich odpowiedzialności za ten sprzęt i gubienia haseł, zapominania czegoś, nie wiem, zostawienia telefonu gdzieś, jak rozumiem, z poziomu jądra ciemności, jakiejś centrali w postaci nawet jednego programisty, jestem w stanie nad tym panować. Tak, co ważne, jeśli ten nasz pracownik ma bardzo ważne, krytyczne z punktu widzenia prowadzenia biznesu dane i sprzęt zostanie mu po prostu skradziony, to dział za czarnymi drzwiami zdalnie może wymazać takie urządzenie. Czyli nikt nie dostanie się do naszych danych. Ale może też wymusić, że panie redaktorze, to hasło, które pan ma, to nie może te być cztery jedynki. Cztery jedynki, tylko hasło musi być jednak sześciocyfrowe i musi być bardziej skomplikowane i zastanów się trochę, jak ustawiasz to hasło. Więc dużo dbania o bezpieczeństwo przeniesione jest ciężar z pracownika, który niekoniecznie posiada wiedzę techniczną, na dział IT, który może liczyć na nasz support w wdrożeniu MDM-a w firmie, w przeszkoleniu kadry, czy nawet w momencie, kiedy jesteśmy dopiero raczkującą firmą i zaczynamy stawiać pierwsze kroki i nie do końca mamy fundusze na to, żeby jednak ten dział IT swój własny tworzyć, to też można liczyć na wsparcie iSpotu, działu biznes, mamy solution inżynierów, którzy postawią całe środowisko i będą nas supportować przez cały rok. Ja tutaj tylko dodam, że w dziale edukacji również pod kątem szkół ważne jest też zakładanie tych restrykcji na urządzeniach, w które wyposażamy dzieci i młodzież, czy też właśnie studentów. Pod tym kątem możemy utworzyć restrykcje, że będą zablokowane dostępy do niepowołanych treści, niepożądanych, prawda? To jest też ciekawa informacja, myślę, dla dyrektorów, czy też właścicieli szkół pod kątem tego, że mogę ograniczyć dostęp. Na przykład w tym momencie pracujemy na lekcji w notatniku Pages i tworzymy jakiś materiał do edycji, więc blokujemy wszystkie inne możliwe, typu YouTube, Safari, czy inne narzędzia i po prostu one znikają, one po prostu się nie pokazują na tym urządzeniu, tak? Na przykład. I dopiero w momencie, kiedy ja powiem, nie no, wracamy do poprzednich ustawień, tak? Możemy sobie po prostu tutaj znowu otworzyć przeglądarkę internetową Safari. Czyli można konkretne aplikacje zablokować lub tymczasowo dezaktywować, a czy takie bardziej szczegółowe rzeczy, nie wiem, strony internetowe, te byty pomniejsze, czy hasła wpisywane w wyszukiwarkę, czy ewentualnie operowanie jakimś niedozwolonym słownictwem, czy wokół takich rzeczy też jesteśmy w stanie z tym oprogramowaniem zadziałać? Myślę, że tak, natomiast to też dużo zależy od poziomu zaangażowania, czy też pracy samego IT w uczelni, czy też w szkole średniej podstawowej, bo tutaj też myślę o blokadach na stronach internetowych po prostu, czyli na poziomie sieci. Chodzi chociażby o pornografię, tak? Dokładnie tak. Tak, ale to się robi akurat takie rzeczy, blokowanie kontentu robi się z poziomu sieci, z poziomu Cisco, natomiast w MDM-ie w zależności od tego, z jakiego rozwiązania będziemy korzystać, tak? Bo MDM to jest tylko i wyłącznie nazwa
samego rodzaju software'u, natomiast są różne firmy, które zajmują się produkcją tego oprogramowania i w zależności od tego, na jakiego MDM-a, jakiej firmy się zdecydujemy, takie możliwości będziemy mieli pod kątem tych nakładanych restrykcji, co nam wolno, czego nam nie wolno, tak, i co możemy wyłączyć. Jasne. Mam wrażenie, że szczególnie po połączeniu firm iSpot jako premium partnera, co też właśnie tuż przed spotkaniem wyjaśniłaś mi, na czym polega różnica między partnerem a resellerem i Cortlandu, który tutaj lokalnie zdobył zaufanie klientów. Macie jakąś taką większą moc uzbrojenia waszych klientów właśnie w te rozwiązania technologiczne i te nowoczesne funkcjonalności? Co wam dało jakby po połączeniu firm tę dodatkową siłę? Przede wszystkim tak naprawdę dotarcie do wszystkich segmentów, tak? Wszystkie cztery segmenty są zaopiekowane. Cortland bardzo mocno wzrósł na biznesie, więc w tej chwili nasz dział biznesu jest bardzo duży, działa bardzo prężnie. Mamy dział techniczny, który wspiera właśnie w instalowaniu oprogramowania. I wnieśliśmy cały pakiet Adobe Platinum Reseller i nasi klienci biznesowi, edukacyjni i rządowi mogą w tej chwili przyjść do tych dwóch działów o wsparcie w zakupie oprogramowania Adobe'ego, czego wcześniej w iSpocie nie było. No i w tej chwili to już jesteśmy największym resellerem i partnera Apple'a w Polsce. 47 salonów to jest naprawdę. Jest gdzie zapukać ze swoim problemem czy potrzebą. Dokładnie tak. A jak widzicie przyszłość w kontekście właśnie tego, czym się zajmujecie? Na pewno też to jest taki bardzo pozytywny sygnał tych zmian, że kobiety są w tym biznesie i nie mówiąc o parytetach, bo myślę, że powinniśmy cenić specjalistów bez względu na ich płeć czy jakąkolwiek inną kategoryzację. Ale jeżeli chodzi o tę przyszłość właśnie, jak widzicie to z punktu widzenia kobiet w tym biznesie technologicznym, co jest przyszłością w tej branży? Czego my będziemy jako ludzie, jako kobiety aktywne zawodowo potrzebować od technologii? Ja myślę, że technologia idzie w tą stronę i całe AI wykorzystanie, żeby skupić się na pracy kreatywnej, rozwiązywaniu praktycznego problemu. Nowe produkty, które powstają, które no nie do końca jeszcze są w Polsce dostępne, ale Apple Vision Pro, czyli ta wirtualna rzeczywistość od Apple'a, plus do tego Adobe Substance, program do tworzenia brył 3D, na przykład wyniesie branżę kreatywną. Będziemy tworzyć model nowego buta, będziemy chcieli sprawdzić różnego rodzaju kolorystykę czy fakturę na tym obuwiu. Nie będziemy potrzebowali tworzenia kilku prototypów. Wystarczy nam to oprogramowanie, wystarczy Vision Pro i będziemy już w tym świecie, w którym zobaczymy faktyczny model, jak on będzie wyglądał w 3D, będziemy go w stanie sobie obrócić i pozmieniać, ile razy kolorystykę będziemy chcieli, a nie tylko tak jak kiedyś, trzy prototypy i już decyzja czerwony, czy czerwony, czy czerwony, prawda? Brzmi to trochę jak coś, co się także przydaje w edukacji, w pracowniach chociażby, nie wiem, ASP, tak? Pewnie część już z tej technologii wykorzystuje się dzisiaj, ale jak ty, Karolina, to widzisz w swojej działce? Myślę, że tak, natomiast skupiając uwagę na przykład na kobietach, to na pewno ten design, który Apple ma bezapelacyjnie bardzo przemawiający do nas, do kobiet. I te kolory komputerów, iPhone'ów, podkolor torebki czy paznokci, wiadomo. Myślę, że niektórzy faceci też na to zwracają uwagę. Tak, zdecydowanie, tak. Nie generalizowałabym, zdecydowanie tak. Niemniej jednak też ta kompatybilność i integracja, czyli zaczynam maila na komputerze w pracy, biegnę do szkoły po córkę i kończę tego samego maila na iPhone'ie, tak? Więc ta kompatybilność, ta integracja, ta możliwość przełączania się między tymi urządzeniami. A jeszcze inne narzędzie samo mi napisze tego maila na zapytanie. Tak, dokładnie tak. Albo po prostu podyktuję treść tej wiadomości, jadąc samochodem, żeby było bezpiecznie. Myślę, że pójdziemy w tym kierunku. Będziemy chcieli jak najwięcej ten czas oszczędzać i te narzędzia będą nam w tym pomagać.
Dziękuję wam bardzo. To była bardzo ciekawa rozmowa. Myślę, że służąca nie tylko temu, żeby właśnie łatwiej albo szybciej, tak jak ja obecnie, korzystać ze sprzętów, które mamy pod ręką, ale też pokazująca to, że naprawdę w większości nie ma się czego bać, tylko jeżeli już mamy to dobrodziejstwo inwentarza, to należy z niego korzystać, tylko trzeba wiedzieć jak. Więc dziękuję wam za to, za wyjaśnienie pewnych kwestii. Mam nadzieję, że udało mi się też wcielić w kilka person, które do was trafiają jako wasi klienci i że opowiedziałyśmy to sobie tak ciekawie, jak się dało. Moimi gośćmi była Magdalena Tomczyk-Topolska, dyrektorka działu B2B iSpot i Karolina Kot, Education Sales Manager iSpot. Dziękujemy bardzo.